Ja muszę być inteligentny jak jeden blok kopy przez ileś godzin. No ja te pół biedy, gorsze jak ktoś to ogląda. Partiatik! Live! Yeah, boy! Ty, powiększamy to pole? Noxy ma 120 IQ, a ja mam 40, ale wolisz mnie? Nie wiem, czy ty mnie obrażasz, czy nie, ale dzięki. Ale tłuką u mnie bomby. Wiecie co, ja sobie pomyślałem, że dookoła tego wodę rozlej... A nie, bo tego nie przestawimy, bo to w Railcraftcie jakoś tak dało. Ale dookoła tego, tak, wodę rozlejemy tutaj. No, no, no. I będziemy na krawędziach sadzili ten, bambuko. Znaczy nie. Trzcinę. Chodzi o trzcinę. No właśnie, chcę powiększyć. Ale najpierw wodę rozleję dookoła. Albo nie, no może najpierw do przodu ją powiększmy. Do przodu sobie ją powiększmy. Tak, do przodu ją powiększymy o 8. Czekaj, co to jest? Pół płytki na dole, tak? Czy miałem gdzieś pół płytki? A z Noxy może w niedzielę się coś uda, zobaczymy jeszcze. Ale nie wiem, nie wiem, no nie wiem czy jemu pasuje. Gdzie to jest? A tutaj, dobra, zróbmy to. Raz. Dwa. Czekaj! Raz, dwa. Dobra, weźmy ziemię. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. W sumie nie ma znaczenia na ile powiększymy, bo i tak wodę możemy jak chcemy. Nie wiem czemu akurat osiem, ale okej. Zrobimy do końca tych pół płytek, powiększymy. No, jeszcze te cztery. O. Nie, ryby, bo uciekają mi ryby, ty! Żebyś przeżyła, proszę. Niestety, panowie. Uznała, że nie chce być z nami na wyspie. Ale jeszcze tam jest, widać ją. Widać ją, zobacz. Kurde, gdzie ja mam wiadro? Akcja ratunkowa. Przepadła. Zabiła się, nie chciała być ze mną, uciekła. Widziałeś to, prawda? Skoczyła w przepaść. Zabiła się. Zabiła się.
chciałem, poszedłem po nią. Ale niestety uznała, że nie chce tego. Niestety, panowie, przykro mi, no, tak się kończy właśnie. Czasem tak się kończy życie. Musimy fest powiększyć ten. Fest to powiększamy dlatego. Zaraz ci powiem. Żeby jak najszybciej zrobić, wiesz co? Enchanty. I po enchantach. Puszczaj tracza free content. Dobra, ty, wdupiam tego tracza pieprzonego. Ja pierdzielę, ty. No. Zrób wielki basen na jedną kratkę głębokości i zacznij łowić ryby. Może złowisz zenchantowaną książkę. No wiem, że tak się da, ale to nie lepiej, jak się ma już książkę z jakimś enchantem? Tego ludzki. A jeszcze to trzeba pozamieniać. Ryba? Jest, jedna rybka sobie żyje fajnie. Widzisz? Ona ma super życie. Pływa w ściany i jest fajnie. Ale pole mamy już fest. tutaj miałem jeszcze tego. To jest. Nie interesuje mnie nic, tylko jak to płaci. Jestem Żydem, więc się chcę kurwa wzbogacić. D3X wpłacił 5 zł. Co? Dzięki bardzo. Jutro przed filmem. Jutro. Myślałem, czy Urfa nie przypieprzyć więcej, bo zagraliśmy dwa ledwo ostatnio. Ale jeszcze zobaczymy. Ja nie mam już patyków? Są tutaj. Zobaczymy. Zróbmy tak, teraz resztę pola zapieprzmy te. Dobra, i zasadźmy. Wędkę można złowić z morską fortuną, ale tą podstawową, tego? O kurde, na to trzeba mieć mega farta pewnie. Nie wiem, czy będę się pieprzył z tym. Perfekt, prawie, bo jeden za dużo. Tu nie było free slota gdzieś? No. Ej, no i pole teraz fest, nie? Ej, może ogrodzę ścianami jeszcze pole tak tutaj, do góry. Żeby nic nie wypadało i tak dalej. Można by, co? Drewienkiem fajnie ogrodzić. Nawet w przyszłości, jak będzie za mało, chociaż wątpię, że aż tyle byś... Nie, dobra, to nieważne. Wątpię, że będziemy tyle grać to. Myślałem, czy zrobić drugie piętro, ale wątpię, że będziemy aż tyle grać. Raczej się
ta mapa skończy niebawem. Ty, mam plan, zrobimy ten. Poczekaj, na razie zróbmy tak. Pyk. Ile to jest? Chyba 20 bloków. Co? Co pieprzysz? Co? O traczu, co ja gadam? No ty cały czas o traczu gadasz, ja nic. Spoko, szoty są z traczem, ale nie będę puszczał. Bo każdy widział już ileś tam. Ty, a może płotkiem na to? Może płotkiem na to damy? Tutaj taki płoteczek wzdłuż. Chyba fajnie by to wyglądało. Nie? Płotkin walony, taka opyk. Ta, i pochodnie dam na płotek, no. Żeby moby się nie respiły. Ile płotek kosztował drogo? A tyle. Za mało. A! Jednak drogi frajer. Dobra, raczej starczy. O kurde, tu się jakoś gówno łączy. A, nie wskoczę na to już, bo spadłem, ja pier... A jednak za mało. Coś mi się porypało w takim... A, tak, bo ja policzyłem jedną długość. Daj resztę. Tak. Kurde, to są w dupę drzwi! Dobra. Ok. No, niezłe już pole. I teraz co jakiś czas pochodnie, żeby mi się moby tam nie zrespiły. Podobno tu się moby normalnie respią. Na tej mojej małej wyspie jeszcze okazji nie było, żeby się porespiły. Jak tam dałem? Tak. Chyba źle jest. Będzie krzywo, ale luj. Bo krzywe też jest fajne, bo nie jest proste. Proste. Ta, zrobię upgradera. Dzisiaj chyba. Tylko w sumie nie ma znaczenia, czy będę robił... Znaczy nie będę robił tak dokładnie jak na YouTubie chyba był wtedy. Tylko tą kopułę bym zrobił. Nie pamiętam, czy nie wiem, czy wymiary mają znaczenie takie. Jak wtedy robiliśmy tą kopułę. Mają? No to zerknę sobie, przypomnę potem. Sprawdzałeś, może czy lektor i napisy są mniej więcej tak samo? Ja nie patrzyłem tym razem, ale chyba są tak samo. Bo ostatnio były identycznie.
I jakość jest taka sama w filmu, więc wydaje mi się, że jest git. Starczy mi Black Blue? Tylko muszę sobie zobaczyć, jak to się budowało. Zerknę jeszcze przed tym, przed startem filmu, czy się coś śpieszy i czy coś i powiem wam. Ale spoko to wygląda już, nie? Dobra. Wiecie co? Może temu typowi byśmy dali... Bo sam kompostownik jest, ale jest też to drugie, co się drewno daje. Nie wiem, czy to jest to samo, czy nie. No, bambusy to ja w dupie mam szczerze, bo one są useless tak naprawdę, jak nie robimy ekspiarki. Wirus. Są SMS-y. Dobra, przesuń się. Dobra. Jeszcze kury rozmnożę szybko. Znaczy kury, w dupę krowy. Kury. Ja pierdzielę, zboża to jest. Nie widziałem, że aż tyle. Wow! Czekaj, zmienię, bo mnie wypchną. Chyba wszystkie. Trochę expa wpada za to, więc wiesz, też spoko. Kurde, w dupa. No. Co przesada? Te krowy? No co ty gadasz? Idealnie to wygląda. Mięso zombiaka typek kupuje i sprzedaje potki z mięsem? NPC? O, ale ja bym zrobił tego, kompostownik i sprzedawał mu zboże i łatwo zdobywał emeraldy. Bo on chyba za te emeraldy daje, nie? Co ja pierwsze, jakie potki z mięsem, panowie, sorry. Potki z expem. Kupuję potki z mięsem. Z expem. Chłop kupuje podobno potki z expem. Znaczy sprzedaje. Sprzedaje potki z expem. Kupuje mięso zombiego. Ja pierdzielę. Kurde w dupę. Za trudne słownictwo na streamie robione. Dej no tą zupę się napiję. Pyk. Sześć żelaza, tu jest coś. Dobra, w pierwsze to sześć. Dirta schowam. Dobra. Kopiemy dalej blok, czy myślimy nad tym upgrainerem? Nowy stary, no właśnie zrobimy chyba dzisiaj to uleczenie, wiesz? Większą zagrodę dla zwierząt? Co ty pieprzy? Jestem sam na wyspie, senepit mi się nie wpieprzy. Czy starczy bloków? Możemy zrobić tego z... fabrykę kobla. A co pisałeś, Jacob? O, sprawdzę co pisałeś, nie ma problemu. Przyznajesz się za to, że pisałeś coś strasznego na streamie?
Ale ty jesteś rozpieprzony. Wiesz, że w Earlcrafcie jest tak, że jak skoczysz w Endzie w przepaść, to cię teleportuje do innego wymiaru. I co? I tam masz portal do domu, jak przejdziesz dungeon. A i ty mi taką radę dawałeś, żebym się wpieprzył w przepaść w Endzie. Ja pierdziel. Co się tu w dupę dzieje? Chcesz to zjeść? Sorry. Chcesz to zjeść? Chcesz to... Świnka se zjadła. Jest świnka. Dobra. Mogę zrobić fabrykę kobla. Chwilę se pokopiemy. I co? I gówno, nie? Tylko jak się robiło fabrykę kobla? Bo znowu, nie wiem czy pamiętacie, jak ja 70 razy źle zrobiłem ją. Coble, stone, fabrik, farm. Jezu, 15 minut filmik trwa? Jak zrobić fabrykę kobla? No, polski poradnik, minuta 16. Cześć, z tej strony Mitis z kanału The Mitis TV. Witam was w poradniku do Minecrafta, jak zbudować generator cobblestone'a. Więc jak widzicie, jest on mały i prosty. Idealny do mapy Spy, coś tam. No, taka fajna mapka survivalowa. No więc pokażę wam, jak wykonać ten generator cobblestone'a. Na początku wykupujemy taki tu. To ten co ostatnio w filmie? 4 w długości i tutaj tak też, żeby wyszło nam tak jakby z chodki. O. Później tutaj lawę, tutaj wodę i ukończone. To jest. Jak widzicie. Jak ja to mogłem źle zrobić tyle razy? Dobra. Ja mam lawę chyba, tak? Woda, a gdzie lawa? Daj mi to, z tego zrobimy. Dzięki Jacob za nową radę. Gdzie to zrobić? Gdzieś tu? Ja się boję, że do tej lawy się wpieprzę. Czekaj. Tu jest dróżka. Tu będzie dróżka. Normalnie dróżka. Tylko ja muszę tak zrobić. Pa. Co ja robię? I inaczej trzeba. Inaczej, panowie. Pa. Ale spokojnie, drewno to tam nie problem. Pa. Pyk. Pyk. Tu się schodzi tu do tego. Nie wiem czemu tu się schodzi, ale ok. Tak. Tak, tak. Tak. Teraz tak. Kurde, czy ja to dobrze robię? Nie, dobrze. Tu się wyleje lawa. Nie, dobrze. Bardzo dobrze to zrobiłem. Tylko mało budulca. Kurde, dobrze jest! Bejtujecie mnie, tak się kończy właśnie z wami gierka. Człowiek nie może się skupić przez was, rozumiesz?
No. Nie wiem, czemu taka konstrukcja, ale... Ale... Ale będzie działać. No. Poczekaj, źle. I teraz tak, tu woda, tu lawa i tu będzie się kobla napieprzać. Nie, no dobrze. Czekaj, zerknę jak typ robił. Wiesz, minutę poradnik trwa. Cztery. Długości i tutaj tak też, żeby wyszło. Nie, normalnie i dwa w środku. Chodźki. O. Później. To dobrze jest. Tutaj lawę. Tutaj woda. Nie, no dobrze jest. Jeden kolor zrobić. Czekaj, bo spadnę w przepaść zaraz. Dobrze, dobrze jest. A. Chyba się nie spali od tego DN, nie? Nie ma. Co mi będzie spadać? Bardzo fajny generator kobla stworzyłem. I patrz teraz. Bierzesz dwa wiadra. No. Kurde. Poczekaj sekundkę. Dopracujmy dziada. Dopracujmy to ścierwo. Proszę, żeby ta lawa tam była, błagam. Ja pierdzielę w dupę. Mój Boże. Nie wiem, czemu to zniknęło. Przysięgam ci. Nie no, ja pierdzielę. I teraz musimy się czaić na lawę. Jezusie. No neteru po lawę. Zrobię tak. Ale nie mam chyba tyle tego gówna. Ty, a to jest tak? Nie, poczekajcie. Powiedzcie mi, czy to jest tak jak w RL-Crafcie, że moby z piekła mogą do mnie przyjść przez mój portal? Nie mogą? Tylko pigmeny, które są neutralne. A jak je zacznę lać i będą wrogie, to będą przychodzić nadal? Nie. Tak. Dobra, ty, zaraz zrobimy ten portal do piekła, proste. Słyszę skrzek. Słyszę skrzeki z rzeki, 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 słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę